Malborska młodzież na zaproszenie senatora Leszka Czarnobaja 3 kwietnia odwiedziła budynek polskiego parlamentu. Uczniowie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 1 w Malborku wraz z reprezentantami Młodzieżowej Rady Miasta Malborka zostali przywitani przez pana senatora, który w sali obrad senatu opowiedział im, na czym polega praca w tym miejscu. Następnie uczniowie oprowadzeni zostali po gmachu, zwiedzając m.in. salę posiedzeń Sejmu, pomieszczenia pracy komisji parlamentarnych czy miejsca urzędowania wybranych przez społeczeństwo ugrupowań. Podczas wycieczki uczniowie mogli przekonać się, jak w praktyce wygląda rządzenie krajem i decydowanie o naszych losach. Na zakończenie wizyty młodzi redaktorzy przeprowadzili wywiad z senatorem Czarnobajem, w którym wypytali go o szczegóły jego pracy oraz interesujące ich kwestie związane z naszym miastem i regionem. Wtedy, kiedy odbywają się posiedzenia plenarne, one z reguły trwają 3 dni, wówczas mamy obrady na tej dużej sali, na której byliście, czyli podczas wszystkich wystąpień, dyskusji jesteśmy na tej sali. Jakie są pana cele na trwającą kadencję? To znaczy się, senatorowie czy posłowie nie mają takich osobistych, jeśli chodzi o kwestie wdrażania osobistych zadań, które mają w pracy parlamentu, dlatego że ustawy dotyczące nas wszystkich są wnoszone co najmniej przez grupę posłów czy senatorów lub wnosi je rząd. W związku z tym naszym celem, ja reprezentuję Platformę Obywatelską, jest wnoszenie uwag i spostrzeżeń naszych przemyśleń w stosunku do ustaw, które są wnoszone przez Prawo i Sprawiedliwość. Czyli jeżeli Prawo i Sprawiedliwość wnosi projekt ustawy o edukacji, który likwiduje gimnazja i wprowadza system, że 8-letnia szkoła podstawowa i 4-letnia szkoła ponadpodstawowa, tak jak było kiedyś, no my uważamy odwrotnie, także naszym zadaniem jest kwestia dyskusji dotyczącej, że to rozwiązanie ma wady i wtedy wnosimy swoje uwagi. Jak doświadczenia pracy samorządowca pomagają panu na stanowisku senatora? Ja 20 lat pracowałem jako samorządowiec, dlatego mam wielki, wielki sentyment do pracy w samorządzie. To jest po pierwsze. Po drugie, uważam, że dobry samorząd to jest bardzo ważna rzecz, bo on decyduje o jakości życia mieszkańców. Czyli dobry samorząd, który dba o wiele spraw, którymi żyją mieszkańcy, to jest bardzo ważne zadanie. Jak wyobraża pan sobie rozwój turystyki na Pomorzu w najbliższych kilku latach? Pomorze to jest ze względu na swoje położenie, historię i znaczenie gospodarcze ma ważny dział gospodarki do, że tak powiem, zrealizowania i bycia filarem, to jest turystyka. Leżymy nad morzem, czyli mamy bardzo atrakcyjne położenie. Leżymy wzdłuż znanego szlaku komunikacyjnego kiedyś, czyli wzdłuż Wisły, ale również dysponujemy różnego rodzaju atrakcjami turystycznymi w sensie historycznym. No nie będę daleko szukał, począwszy od zamków gotyckich w Malborku czy w Kwidzynie, ale również i to, co jest historią pozostałych miast. Mamy bardzo ciekawą historię, czyli rozwój turystyki jest bardzo ważną siłą napędową dla tego regionu. Co było dla pana najbardziej zaskakujące podczas obrady Senatu? No najbardziej zaskakujące obrady Senatu w tej kadencji to jest kwestia takiego niezbyt regularnego harmonogramu pracy Senatu. Senat nazywany jest Izbą Zadumy i Refleksji. Ja trochę przewrotnie podczas debaty powiedziałem, że Senat staje się trochę izbą taką, izbą zadymy czasami, dlatego że jeżeli projekt ustawy trafia do Senatu uchwalony w nocy w Sejmie, o 9 rano trafia do Senatu, później obradujemy i kończymy o 4 nad ranem, no to nie jest rzecz, która powinna być przykładem dobrej pracy przy tworzeniu prawa. I to mnie zaskakuje. Tego nie było w poprzedniej kadencji. To zaskakuje mnie in minus, że tak można tworzyć prawo i dlatego protestujemy jako senatorowie Platformy, żeby tak właśnie prawa w Polsce nie tworzyć, czyli w nocy, po nocach, bez wymaganego czasu na refleksję, bez opinii prawnych, no to są rzeczy, które mnie zaskakują in minus. Oprócz odwiedzin parlamentu, uczniowie odbyli również 2 podróże w przeszłość.
w Muzeum Wojska Polskiego oraz w Muzeum Literatury poświęconemu Adamowi Mickiewiczowi. Mogli oni przekonać się tam, jak istotną rolę w historii Europy odegrali polscy żołnierze, jak zmieniały się uzbrojenie i broń na przestrzeni lat.